Witajcie w kolejnym odcinku Bloonsów, razem ze mną jest Admiros. Siema. I dzisiaj robimy OP combo 2 razy Adora, bo nie graliśmy jeszcze czegoś takiego, graliśmy Saurę, która, znaczy 2 razy Saura była naprawdę broken. To jest dość ciężka mapa, więc miejmy nadzieję, że nam się uda, że znowu nie będzie jakiejś głupiej taktyki, że przegramy wszystko. Więc Admiros, ty bierzesz dwie lewe linie. Ja tak? Biorę dwie prawe linie i no na razie musimy chyba zwykłą małpkę po prostu postawić. No, mnie na Adorę nie stać niestety. I pytanie, czy gramy to w ten sposób, że na przykład ja mogę pograć pod łodzie podwodne i wiesz, łodzie podwodne mają zasięg na całą mapę, ty możesz na przykład snajperów, żebyśmy no, ja sobie taki, pomagali taki też. Mam taki plan ogólnie, żeby stawiać postacie, które biją na całą mapę, żeby okay. To jednak ukończyć. Tylko, no jakie są jeszcze małpki, które biją na całą mapę? Samolot. Drugi samolot, okay. Helikopter. Dobrze, rzeczywiście jest tego dużo. Ja to tak, wiesz, chciałem powiedzieć, o nie ma przecież żadnych małpek, które biją na całą mapę. Dobra, zobaczymy, jak to w ogóle... Aha, i on tylko z mojej strony, okej. Okay. Tak. Quick shots. Wiesz co? Ja musiałem od razu... No, to jest giga ciężka mapa. Mamy kolce, więc spokojnie, nie stracimy. Okej, okay. dobra, ale no nie... Wezmę, przyspieszę troszkę to. A czemu się tylo po mojej stronie idą te balony? A. Bo one będą szły raz jedną, trzecią, czwartą linią, raz pierwszą, raz drugą. Czekaj, bo... flotar, co tu się dzieje? Wiesz co, ja postawię tą łódź, może się przydać i przynajmniej, wiesz co, masz kaskę? A, ty widzę, że też masz problem. Tak, ale bo jeżeli dałbyś mi więc... 540 kasy, to ja kupuję to i na całą mapę wtedy biję. To też ci pomogę jakoś nie tam. Nie będę miał bohatera, dobra. Jeszcze jedno? Jeden? Dobra, już jest. Ale kolce ratują nam początek. No, więc... kolce dobra. Dość mocno ratują. A wy, jeżeli chcecie nas uratować, to zostawcie lajka pod tym filmem i wbijajcie na kanał do Admirosa. Link oczywiście jest w opisie, bo gdzie by indziej. Nie wiem, czy są jeszcze karty? Czy usunęli to już? Są. Tak? Chyba, ale no właśnie... nie daję nigdy na końcu. Ja sobie też nie dawałem nigdy kart, ale wiem, że niektóre osoby dawały w karty tam jakieś informacje. Jakieś tam inne filmy albo właśnie subskrypcje i tym podobne. Dobra, ja mam na razie tą łódź i zastanawiam się, czy pod farmę... Nie, w sumie pod farmę nie ma chyba ja sensu. Ja postawiłem snajpera mimo wszystko na początek. Okej. Pod co robisz tego snajpera? Pod drzewko dolne. Elite Defender. Bardzo dobrze, bardzo wydaje dobrze. Wydaje mi się, że na tą mapę będzie idealnie. No. Tylko tutaj... aktualnie zbieram kaskę na Adorę. No właśnie ja też. Ty, to wiesz co, nawet mogę ci dać kasę. Okej, okay. Kup sobie Adorę teraz. Dobra. Odstaw i ty później mi dasz kasę, więc wiesz. Aha, w ten sposób, dobra. No. A co ty myślisz, że ja to bezinteresownie robię? No, nie ale... wiem, że jak dasz, to już moje. Jaki ona ma ogromny zasięg. Dobra, to jednak na tą mapkę jest o wiele lepszym wyborem niż na przykład ta Sauda. Masz kaskę. Dałem ci wszystko, co mam. Serio? No tak, no bo jak już mam Adorę, to myślę, że jak ty postawisz, to też będzie sobie twoje levelować. No dobra, no, okej, okay. To stawiam ją w tym miejscu, nie wiem, czy to jest dobre miejsce, czy nie. I ona ma to pochłanianie, tak? Że jeżeli postawisz tam wieżyczkę, to ona może ją wchłonąć, ale możesz mi wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa? W tym sensie, kiedy ona dostaje najwięcej expa? Tak, ona dostaje po prostu level. Niszczysz wieżyczkę i dostajesz instantowo tak, expa. A jest jakaś taktyka, bo pamiętam, ty stawiałeś farmy, jak graliśmy. I dlaczego akurat farmy stawiałeś? No bo tak było, że farmy dawały ci kaskę i po jakimś czasie, jak je zniszczyłeś, to i tak wychodziłeś na plus. I plus jeszcze Adara dostawała level. To jest taka taktyka. Ale ogólnie musisz prawdopodobnie ulepszać wieżyczki, chociaż tego nigdy nie sprawdzałem. Jak ulepszysz wieżyczki i wydasz na nie kasę, to wtedy dostajesz więcej expa. A, no właśnie, ale ja no myślałem, że ty nie czytałeś o tym, jakie wieżyczki, wiesz, tam najlepiej wychodzą, jeżeli chodzi o kaskę i które się najbardziej opłaca. W ogóle nie mamy nic na camo jeszcze. Już mamy snajpera, już. Okej, okay, dobra, ja za chwilę może też postawię jakiegoś... Powiem ci, że niebezpiecznie się no, robi, bardzo niebezpiecznie. Ja tutaj niby tą łódź podwodną ulepszam, ale no tak... Bez przekonania. Wiesz co, zrobię też drugiego snajpera mimo wszystko. Ja mogę postawić drugiego snajpera, jeżeli. Nie, ja miałem iść pod snajperów. A, dobra. Zrobisz dzisiaj wyjątkowo samoloty, bo ty nigdy nie robisz samolotów. Rzeczywiście, nigdy nie robię samolotów. No, nigdy totalnie ani jednego samolotu, tylko ja zawsze samolot. Nie, samoloty. No kiedyś postawiłem samolot. Na pewno. No ale ty, przecież samolot Admiros jest bezużyteczny, no. No nie jest. Pod jakie drzewko samolot? Pod dolne czy pod górne? Samolot, poczekaj, że samolot pod dolny lubię zawsze robić. Ale pod górne myślę, że też jest spoko. Dobra, to jest nowa miss targeting, spectre. Bo pod dolne robi ci tak, że... No, że jakby zawsze będziesz trafiał. Tak, no. I to jest fajne. Dobra, idę pod górne w takim razie.
Okej. Okay. Żeby nie było, że ściągam od ciebie taktykę i to, co ty budujesz, to po prostu pójdę pod górne. I może też będzie spoko. Mm-hmm. Pod farmy, rozumiem, nie idziemy. W sumie nie, 80. Ja nie idę. No, ja też. Spróbujemy po prostu to zrobić. Czeka mamy nas problem trochę. Nie wiem, czy to nie jest też ekspert mapa. W sumie nie sprawdziłem. Wiesz, to są te ekspert, to są te najtrudniejsze, jakie no tak, są. Jest, jest ekspertowa, chyba widziałem nawet. Okej. Okay. Coś było. Skyplane. Zastanawiam się, jakie drugie drzewko pod ten samolot. No, ale ten samolot nic nie bije, nic kompletnie. Będziemy mieli zaraz problem, wiesz? Jaki? To będą te balony metalowe i nie mamy nic, co by je przebiło. Jakiś bomb shooter albo coś w tym stylu, wiesz? Masz snajpera przecież. A mam, faktycznie, dobra. Zapomniałem, że snajper też, ale... No dobra. Dark Calibre, okej. Okay. Jak? Ale czy to wystarczy? Dobra, mam jakąś rakietę na Moabę chyba. To jest z tego co rozumiem. I to jest Operation Dark Storm. W sumie fajny ten samolot, tylko że nadal mam problem z nim, że on, wiesz, nie trafia za bardzo. O kurde. Ty, Admiro, prawie przegraliśmy. No wiem. Jak to się stało? No, tak się stało, że... Widzisz, to wina samolotu. Dlaczego? No, bo ten samolot nic nie zrobił, kompletnie nic. Ale no, większość, połowa moich postaci też nie... No moja Adora nic nie robiła prawie i małpeczka zwykła, której już nie ulepszam, więc... Dobra, ja muszę chyba iść więcej... Ej! Łodzi. Dobra, wydaję kasę. Nie zdążyliśmy powiedzieć, że przechodzą. Właśnie nie było tego. Zbierałem na ulepszenie snajpera, już mi dużo nie brakowało, miałbym semi-automatic. No, wiesz co, no to ja powinienem ci dać w sumie kaskę, może. No nie, już mam, dobra, ulepszyłem go. Dobra, no ja teraz dwie łodzie mam, więc też powinno coś tam pomóc w miarę, jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje, ale czemu? Co? No bo to jest bardzo trudna mapa. No ja grałem jedną mapkę, gdzie były dwie ścieżki, co nie? I było giga ciężko. I też tutaj były ułożone mi cztery więcej... ścieżki, żeby było jeszcze ciężej. Dobra, może wioskę postawię? Jakiś... Coś, co by biło na całą mapę, by się przydało, wiesz? No, łodzie podwodne. I wiem, jeszcze małpeczki. Czekaj, cyk, jedna małpeczka tutaj. Biją. I jedna małpeczka tutaj. I teraz łodzie będą wszystko biły. Widzisz, nie pomyślałeś o tym, Admiros. Aha, ej, bez kitu. No. Bo ja nie wiem do końca, no. Jak to działa, to że no, zasięg widzi. Innych małpek ma łódź podwodna. Okej. Okay. Czyli strzela tam, gdzie inne małpki widzą. Tak, zgadza się. Więc... A, snajper widzę, że twój też ładnie bije tam. No tak, już jest ulepszony i właśnie ulepszam go po raz kolejny. Jeszcze jedno ulepszenie. No. Dobra, na razie łodzie podwodne. No, raczej piątego tieru nie uda się zrobić. A ile ta Dora ma moja? 2500, twoja ma 2400, więc... No, snajperzy lepiej na tej mapce sobie radzą. To na pewno. No, ale... Admiros. Nie wiem, czekaj, bo mam dużo kaski, ale nie wiem, co teraz kupić. Właśnie ja też, mam mapę. Dokładnie to samo. Że nie wiem, co... O, ty kurde, Elite Defendera już możesz kupić. Prawie. Idą. Nie, dobra. Problem, idą, przedzierają się. Dobra, jest git. Dobra, jest to zróbmy tak. Dobra, mam dwóch snajperów i chyba na, nie wiem, na Elite Defendera zbieram, ewentualnie... Może helikopter postawię? Nie, helikopter to jest nuda, Admiros. Nuda! Dobra. Nie, no ale po co fajnie w sumie helikopter, czy tam jakie drzewka chcesz, to też by się przydał. Podcofanie tak to jest chyba... Drugie? Czekaj, już zobaczę. Nie to... pamiętam. Tak, to jest środkowe drzewko, ale to... Ale pod to się nie opłaca. No właśnie, pod to się nie opłaca. Ja kiedyś tak grałem. Jak jeszcze nie wiedziałem, nie znałem tak. ja i tak gram tymi małpkami wojskowymi, bo są najfajniejsze. Właśnie, ja ostatnio się do wojskowych dość mocno przekonałem, tak? Że więcej tego używam na pewno. Mhm. Ale nie używasz helikopterów i samolotów. Czekałem, aż to powiesz. Po prostu czekałem, aż to powiesz. Dobra. Dobra. No taka tak? Prawda. Okej. Okay. Teraz powinno być troszkę lepiej. Samolot jest ulepszony. Tylko, że nadal on ma 1000 balonów, ten samolot, rozumiesz? A ja wydałem na niego 4000 teraz. Więc nie wiem, jakim cudem, Admiros, ten samolot jest worth it. Nie jest. Worth it jest. Nie. Jest jak... gównem. Samolot jest, zobacz, jest jak najgorszą całą mapkę małpką. Strzela. No tak, strzela na całą mapkę, ale... małpkę. Strzela na całą mapkę, ale jednocześnie... czekaj, postawię sobie. No, wcześniej jest bezużyteczny, to chcesz powiedzieć. No, dokładnie, dokładnie to. Dobra, postawię może sobie. Może. Ja bym postawił Mortar Monkey, ale wiem, że to jest. Na tej mapie to będzie. O, nie, to jest. A. Bez sensu. O, kurde! Co jest? No co, no, metalowe. Mówiłem ci, że jeden snajper.
To jest dobra. Za mało, wydaję kaskę. Wiesz dlaczego? Gdybym miał 160 kasy, to byśmy to wygrali. Bo no to było powiedzieć, żebym ci dał. Dobra, masz. Jedno, o dobra, już teraz nie będzie z tym problemu. Jezu, czemu mamy nadal problemy na prosty? Znaczy dobra, to nie jest prosta mapa, ale z takimi prostymi rundami. No bo nie myślimy w ogóle, nie kombinujemy jak zrobić, żeby... No tak, po prostu nie kombinujemy. No. Ale ja myślałem, że będziemy coraz lepsi. Że... Czekaj, może coś jeszcze są lepsze? Nie wiem co kupić, totalnie nie wiem co kupić teraz, jest problem. No ja czy zbieram, o kurde, no trochę kasy jeszcze Defender? Potrzebuję. Żeby... 63 za chwilę będzie. No, więc Saudę przygotuj sobie. Nie mam Saudy. A, przepraszam, Adore, umiejętność Adory. Oto... O, 63? Nie, wirus. Dobra, wydaję kasę. Wydaję kasę, po prostu. Nie, to jest... Dobra, mam dużo kaski, tylko... Nie zastanowiłem się, co chcę ulepszyć, bo zbierałem na snajpera. Może jednak... A ile masz... Okej, masz 8 tysięcy. Ja bym mógł ci dać 5 tysięcy, ale to i tak nie będziesz miał na tego. No wiem. No. Na Elite Defendera, kurde. Czekaj. Jakoś to rozegramy. Dam ci kasę. No i co? Może samolot sprzedam? Nie! Kusi mnie, żeby sprzedanie tego samolotu. Musimy a coś... łodzie masz ulepszone? Masz. Ej, na 63 rundę wydaje mi się, że Bouncing Bullet jest o wiele lepszy na snajperze. Środkowe drzewko. A już nie mogę środkowego. No wiem, właśnie no to jest ten problem. No. Chyba, że postawię tego, bo ja mam 5000, czy w ogóle mi będzie to za 3400 to kosztuje. Coś na całą mapę. Nie ma już takich małpek, co by na całą mapę sięgały. Dobra, biorę Admiros Snajpera. I robię pod te pociski. A, tylko że mnie nie stać na szybsze strzelanie. To mogę ci dać, bo ja nie mam pomysłu. Tak? No dobra, to okej. Okay. Dobra, masz tyle. Dobra, już więcej nie potrzebuję. Okej, więc... bo ja mam jeszcze 4000, może ja coś jeszcze kupię. No, ja ci dam tą kasę z powrotem. 7600. 60. Może helikopter? Nie, brakuje na helikopter. Mhm, no samolot jest średni. Łódź podwodna? Nie wiem. No tylko, że no ja mam łodzie podwodne, które potrzebują 6000 w sumie i bym mógł dwie ulepszyć. A jak działa mag pod nekromantę? No, że będzie respił balony, ale to chyba na jednym torze tylko. A, no właśnie. Więc to też jest średnie. Tak patrzę, co jeszcze mamy na globalny zasięg. No, Darkling Gunner może jakiś. Mówisz? Ale to byś musiał nim operować. No to będę musiał nim pooperować. Mogłeś go postawić trochę bliżej wioski, na przykład tej mojej. Byś dostał... A, to sprzedam go. Dobra. to nie tak, że mamy mało kasy i każdy dolar jest potrzebny. Nie. Czekaj, pod które drzewko go najlepiej zrobić? Ja zawsze robię pod Hydra Racket Spots. Pod środkowe. Spots. I dalej też, pod mad lecisz, rozumiem, tak? Znaczy i później robię, nie wiem, laser shock na przykład. Dobra, to tak zrobię też. Pyk. I nie stać. O, stać. Nie stać cię, dobra. Nie było mnie stać niestety. Czekaj, to dobra, spokojnie. Tak zrobimy. Okej, okay, bo chciałem powiedzieć, żebyś poczekał chwilę, to byśmy zgarnęli kasę. O, i zobaczymy. Puszczaj, full speeda. Dobra. Nie, Admiros. Ja już nie mam kasy, żeby wydać. Nie mam. Ja mam. Dawaj. Proszę, to ostatni raz. Tyle kaski. Ja pierdziel. Ile no masz kasy? 6 tysięcy. Dobra. Admiros. Hydra Racket Pots. Racket Potsy, dawaj. No nie ma... Co, ten odcinek to jest ja nie wiem. Ale już nie mam co nawet ulepszyć. Dobra, puszczaj. 3 ile masz kasy? 3000. 3000. Patrzę, czy super coś... małpka. Super małpka, tylko albo, czekaj, 3000, a może ja kupię ten stymulant na tego, na chemika? Proszę. A, to i tak brakuje kasy. Aha. I tak nie ma kaski. Wiem, Admiros, zapomniałem o najbardziej broken małpce, jaka istnieje. O nie! Ja jej nie stawiałem tylko dlatego, bo są cztery ścieżki, momentami byłaby bezużyteczna. Ale dobra, fast faktycznie teraz... reload. Dobra. Nie postawiłeś bliżej... wioski? Nie wiem. Jakby... Dobra. Dobra. Na prędkości raz jeden Admiros musi się... Ej, to jest taki wstyd. Aż wstyd naprawdę wrzucić ten odcinek, bo ale... ja domyślam się, co będzie w komentarzach. No, widzowie, policzcie w komentarzu, ile kaski straciliśmy w tym odcinku. Dobra. Bigger bombs. Bum. Co?
Nie. Dobra, żyjemy. Żyjemy, Admiros. Żyjemy, dobra. Jest git, nie przejmuj się. O, dobra. Nic już nie zrobimy. No nie, to już, to co będzie, to po prostu... Nie, ja muszę to zrobić. Ja się bardzo wolno obracam. No nie. Cztery ścieżki są giga ciężkie, no. Nie wiem, przepraszamy widzowie, że musieliście to widzieć. Yeah. A najlepsze jest to, że ja poprzedni odcinek wrzuciłem w Bloonsach, jak doszedłem do 200 rundy. No to z górki teraz? No, to jest, tak się wywaliliśmy na rej teraz, że gorzej się po prostu nie da. Gorzej... Ale ciężka mapa, giga nie, ciężka. Nie, no ta mapa jest mega ciężka, widzowie. Ja nawet nie mam kaski, dobra, żeby kupić. Continue. Ostatni raz mogę kupić, ale czy to nam coś pomoże? Jakby... Dawaj, Admiros. Dobra, jakaś okay. Taktyka, czy co, cokolwiek. Nie wiem, no... małpka jakaś. Mm-hmm. Dobra. Ile masz kasy? Masz 2000. 2800. Mm-hmm, mm-hmm. Ja nie wiem, po prostu nie wiem, co... Może małpkę klejącą zrobię pod dolne drzewko. Żeby szybciej leciały o czymś, te. Co, o czymś zapomnieliśmy. No właśnie, czegoś mi też brakuje tutaj. Ja, mam snajpera ustawionego na strąg, okej, zgadza się. No. Adora nic nie bije, zwykłe małpki nie, tej też już nie mogę. Bomb shooter sobie bardzo dobrze radzi. A może jeszcze jeden bomb shooter w takim razie? Myślisz? Może to jest rozwiązanie tego problemu? Dobra, jeszcze jeden bomb shooter stawiam. Może ja też postawię jeszcze jednego bomb shootera. Ale ty masz mini kaski, chyba. Ale postawię. Okej, okay, dobra. Ja mam 79 kasy. Dobra, jest spoko. Nawet nie wiem, czy to ulepszenie twoje jest lepsze. Nie jest lepsze. Ale takie same jak twoje zrobi. Nie, no ja mam dobra. Troszeczkę dalej, ale się podobno nie opłaca kupować więcej. Znaczy, no wiesz o co mi chodzi. Już nie chcę mi się tego tłumaczyć, że twoje jest podobno lepsze. Co? Bo oboje z Adory używamy umiejętności w tym samym czasie. A, no, to też jest problem. A ty się to nagrywasz? Bo tak już to tak, ja to wszystko Admiros leci. Wszystko leci. Dobra. Wstyd. Ty, chyba przejdziemy tą rundę. Jeszcze heavy bombsy kupiłem w międzyczasie, zdążyłem kliknąć. Dobra. To jest heavy bombs. Chyba już nie ma... Tak. O kurde. Moab, Admiros, ty musisz jakby nie. Teraz od ciebie dużo zależy. Nie, Moab już nic nie robią nam. Dobra, Adora zdolność. Tylko ta pierwsza fala była tak naprawdę giga ciężka. Ile wydaliśmy dolarów? Nie wiem, widzowie powiedzą w komentarzach, ale no. To jest tak duża liczba, że szkoda nawet. No szkoda to... gadać. A za to dostaniemy za wygranie tej mapy 160 dolarów. Ja aktualnie mam 0 dolarków. Ja mam, ja też mam chyba 170 dolarów. To jest taki wstyd. Pięknie. Co się tutaj stało. O, dobra, lecą. Okej, okay. Ja kupię sobie jeszcze ten. Ja tak wolno się obracam tym Dartli. A czekaj, może... Nie, no nie opłaca się ustawiać go w jedno miejsce, bo tutaj lecą z różnych... Nie. Musisz niestety nim, wiesz, manewrować. Dlatego się pytałem, czy chcesz to dobra. Robić. To zbierać teraz na lead defendera pewnie, snajpera. No, a ile masz kasy? Czekaj, zobacz. No nie za dużo. 4000, tak nawet. No bo piąty tier dużo pomoże, na pewno. No. Zwłaszcza właśnie na te hordy tych balonów takie. Jakichś takich słabszych, to on będzie tutaj idealny. Yeah. Ale jeszcze uratujemy ten odcinek. Dobrze no, jest. Słuchaj, nawet jeżeli to przejdziemy, byśmy doszli do 200 rundy, to i tak nie zmieni to faktu, jak się teraz czuję. A no. Czuję się źle. Bardzo się źle z tym czuję. No bywa, no każdy jakąś wpadkę musi zaliczyć. No. W każdym odcinku pewnie jakąś wpadkę zrobiliśmy. O, złe drzewko, tutaj farma zła. Wszystko złe. Dobra, przynajmniej mam alchemika. O, chociaż tyle. A ile ty masz kasy? 7000. Ja ci wiesz co, będę teraz dawał cały czas kaskę. No, zaraz będzie... No, przechodzą. przechodzą. O, dobra. Nie, jednak nie przechodzą. Dobra, 73. O, tam. Oj, najgorzej, to jest najdalsza część. Czekaj, 10 tysięcy, masz w sumie już 11 prawie. Nice. A widzisz, samolot nie był potrzebny, Admiros. Nawet nie odczuliśmy straty. Przedałeś go? No tak. No nie. No, ale to już przy którymś podejściu doszedłem do wniosku, że ten samolot jest taki średni. O, mam jakieś kolejne. Adory, kolejna umiejętność. Laserek. Laser. Bardzo mocny. Dobra, no to laserek będzie.
Aha, ale wiesz, na jakieś takie rundy, gdzie jest troszkę więcej balonów, to będzie idealnie. A powiedz mi, czy masz jeszcze dolary, żebyśmy w razie czego... Nie mam. To nie ma? Dobra, czyli to jest ostatnie dolarów. Podejście. Ostatnie. Tak, już nie ma. Koniec. Okej, okay, Elite Defender. Muszę kliknąć, pyk, jest, dobra. Dobra, jest. No, dobra. To teraz wygraliśmy już. Jasne. Bez jasne. Żadnych problemów wygraliśmy tą mapkę. A tutaj 80. runda się okazuje i... No, myślę, że 80. może nam trochę... Nie, coś ty. Mamy teraz tego zależy, twojego którą, gdzie będzie leciał ten największy ten... jak on się nazywa? To jest na jakoś... Nie, to jest nas... O! Nie, nie, dobra. Dobra. Not enough monkey money. Buy more. Continues. Mam, klikam na to i co się dzieje? A, not enough monkey money. Dobra. Dobra. Nie wiem. Przepraszamy po prostu.